Dobrze. To no, no, jest kto? Dzień dobry. No do obory wchodzić do czego? <grym> Jak mi miło. Co niemiło? Siadaj. Ja... Yy... Która jest godzina powiedz Która jest godzina? 15:03. O której miałeś być? O 14.30. Która jest godzina? 15.04. Ile jesteś spóźniony? Jak ty wyglądasz w ogóle człowieku? 12 minut. Jak ty wyglądasz człowiek? Do kościoła też tak chodzisz? Nie chodzę do kościoła w ogóle. O Jezu Chryste Boże. Będę cały w swoim wyciągnął. Jestem agnostykiem. Kim jesteś? Agnostyk. Nie twoje choroby nie interesują. Ty jesteś w sprawie czego tutaj? Mój kazał przyjść. Tak, ja właśnie jestem od, od Radka kolegą. Kolegą. Ciepły, czyli. Co? Nazwisko nie, nie usłyszałem. Podsiadło. Podsiadło, nie możemy było od razu mówić. Przepraszam, e, zapomniałem. Godność. Na, na pewno skądś cię kojarzę. Widział mi kiedyś pieniądze, jeden na Podobność, ty jesteś do niego. Za silnik słyszałem mu silnik. Jeden sześć, zworów. zaworów. Do dzisiaj pieniędzy nie odzyskałem. Stąd Cię chyba ludzie kojarzą. Nie. Nie, ja o samochodach nic ja wiem, ja nie wiem kompletnie. Nie wiem, może na handel gdzieś nie wiem. Teraz tak. Pierwsze wydanie. Zacznijmy wydanie. Co ja tu chyba robię? Po co wyjść? Co to w ogóle się dzieje? Co ty zrobione tutaj? Zazwyczaj? No nie, jutro. <noise> Zazwyczaj y, po prostu gawożymy. Idziesz co? Podcast. Po co? No, żeby ludzie się cieszyli. Ja wiem, z to jest podcast, ten, pod, a nie... Co <noise> Może to że się, się z tego ktoś cieszy, co ja <skrybuj> raczej szczerze wątwię. <skrybuj> ja potem mogę panu pokazać też komentarze. Czy? Z... Ludzi z internetu. Jakich ludzi? Tego nie sprawdziłem. R rozmawiasz z obcymi? Czas... Y... Matka nie mówiła, żebyś nie gadał z obcymi? Mówiła. No i co? No i nie posłuchała. Słaby start programu, co? Wy mi nie mieszajcie w swojej rzeczy. Przepraszam? Wy mi nie mieszajcie w swojej rzeczy. Ja wyraźnie mówię, ja wyraźnie mówię, ja pracowałem. Nie, przepraszam, bo Logopedzi. ja. Jestem, ja jechałem samochodem bardzo szybko i mi zatkało uszy. wariat, czyli jogowy pirat. Nie, nie, to w taksówce. O, czyli pirat na tylnym mi się też twoja odpowiedzialność sprzedgałaś. Co? Wynik wychodzi z tego, założenie jest takie. Tak. Przepraszam. Że... Co jest lepiej ci idzie? Może poprawiasz się. Że... Już, już potrafiłeś sklecić punkt nawet. To by chyba zdanie i pół ci poszło. Fajnie, fajnie, że to rozkręca się. W założeniu wierzymy głęboko. Ty nie wierzysz, ty masz jakąś chorobę no. niewierzącą. <laughs> no tak. Się. Ale y, ufamy. O No ludzi powoli wchodzi. Ufamy. Że odbiorcy nasi zainteresują się tym, o czym my rozmawiamy, jeśli my sami będziemy zainteresowani tym. Ładny formułek się nauczył. No dobrze, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj? Tak. Ja. Dzisiaj będziemy rozmawiać o magazynach i czasopismach. Pornografia, czyli od samego początku, jakbym weszłeś do tego biura, zaraz wiedziałem. patrzę mu w oczy, pornografik. Możliwe, że też, też będzie jakby segment poświęcony ty, te, tego rodzaju... Segmenty z meblowym sklepiem. Przede wszystkim. No, siedzicie w internecie, nic nie widzicie, nie zaglądacie się, nie wiecie nic. Czy, a może pan e, chciałby kawałek chusteczki? Nie. Ja się ślinię za swoje. Ja się ślinię wtedy, kiedy mam ochotę i wtedy będzie mi ślina leciała, dobra? Oczywiście. No, fajny jesteś chłopak taki. Tak. Trochę, tak. trochę dziwny, ale, 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 ale... No także... Także w p*** nie mam czasu. Sorry, wybacz, przepraszam za spóźnienie. Coś mi wypadło na mieście. Natomiast tutaj chyba cię chłopaki z biura, czy ktoś tu Nie, 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 zabawiał? właśnie wujek. Który wujek? No ten, którego podobno zatrudniasz do takich gościnnych A, występów. A, przyszedł po wypłatę, bo on, bo on cały czas nie ma konta i przychodzi takie po, po w, takie odcinki. Mhm. Jak się kiedyś robiło. No, no to dobrze, no to fajnie. Ale w pieniądzach mu płacisz? Czy to była kiełbasy odcinek? To jest nawet... Taki rodzaj salcesonu bardziej. O, salceson. Kiedyś, jak jadłem mięso. Czyli wczoraj. Ja widzę, że dzisiaj idziemy na czołowe. A ty wiesz, po cośmy się tutaj dzisiaj spotkali? A dzisiejsze czytanie mi się bardzo podoba. Dlaczego? Nie chcę nadużywać słowa, które wydaje mi się, że dzisiaj może krążyć w powietrzu na pewno, a być może nawet w naszych słowach, czyli sentyment, nostalgia. Jak to mówi tako. Kiedyś. Dalej już widzę tekst, ale kiedy jest pierwsze? Okej, okay. dużo znasz tekstu. Nie, nie, bo znam cały tekst. Tylko po prostu dawno do tej płyty nie słuchałem. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali, może powiedzmy w końcu. Nie chce mi się yy, dowiedzieć, jaki jest temat naszego dzisiejszego nie odcinka. Nie chcę mi się dowiedzieć? Nie wiem tego. To, ale potem czasami ktoś w komentarzu narzeka i mówi: Ej, To nie jest na temat. A ja zawsze wtedy mówię sam do siebie, bo nie odpisuję. <laughs> yy, no, my tutaj przyszli pogadać. No to nie jest Te. sytuacja taka, w której my od razu zmierzamy do tematu. Jak? No to... Ja bym chciał mieć program. Inny. To bym wziął w nim udział. O, oh. Wypuczę sobie. Do, dopiję resztki smoothie. Ale pić pyszne sobie zrobiłeś. Jak kompot podstawówki. podstawówki. Ja już wiem jak go robili. Płukali po prostu garnki po zupie. Tak, mój ulubiony nowy. O, będziemy rozmawiać o gazetach, czasopismach. Gazety, czasopisma. Y, sentymenty, nostalgie, kto co czytał, jaki miały wpływ na ludzi i tak dalej. I teraz zobacz. Ja Ale do... też ewentualnie. Porozmawiamy o tym... Yy... Dokąd to zmierza, czy zmierza do wow. i bazując na artykułach, liczbach, yy, dowiemy się, czy mamy się czego obawiać my, fani prasy tradycyjnej. O, ciekawie to zagaiłeś. Lubisz ten dźwięk przerzucanych kartek, gazety, o, tak. takiego wyprostowania? Lubię. Bardzo mi tego brakuje. Co to jest? To są nowe widnokręgi. Gazeta z 20 września 1943 roku. To jest właśnie. W dobrym stanie jest po Tak, jak ja miałem wtedy 5 lat i, i to była taka właśnie pierwsza gazeta. 5 miałeś już? 5 lat, tak. To była właśnie pierwsza gazeta, ten... którą, którą pamiętam, i rodzice postanowili zachować. I powiem Ci tak, że wiesz co, uwielbiam. A ja wiem, że my jesteśmy obaj fanami tego klimatu, to kiedy właśnie w filmach noir ktoś trzyma papierosa jednego. I tutaj jedną ręką, i tą samą ręką trzyma gazetę, i jest po prostu zadymiona kawiarnia, i on mhm. czyta gazetę. Kumam. Kiedy w swoim życiu miałeś ostatni raz taki moment, w którym czytałeś gazetę będącą dziennikiem jakimś? Okej. Okay. Przy kawie. Dawno temu. No znaczy właśnie najgorsze jest to, i, i, i nad tym mocno ubolewam. Że w momencie, kiedy zaczęły mnie interesować informacje z dnia bieżącego ze świata polityki, kwestie społeczne, artykuły, mhm. wszystko co można znaleźć w dziennikach, w gazetach, w takiej prasie codziennej, mhm. no to miałem już bezpośredni dostęp do internetu. No bo to było, nie wiem, dwa tygodnie temu, nie? Mhm. Ja rano sobie wejdę na jakąś, na jakąś stronę z informacjami, zobaczę, czy coś mnie interesuje, czy nie. No i zajmuję się swoimi sprawami, Jakby nie, a, a, a chciałbym mieć takie, bo to nie zajęłoby mi długo, pewnie zajęłoby mi to pół godziny, żeby przejrzeć sobie codziennie prasę. Pewnie nawet i, i, i krócej, ale... Spacer do kiosku, po gazetę, no I to, i tak to było fantastyczne, psem. no tak, mógłbym, I... to, mógłbym to robić, a nie robię tego. Ciekawe dla mnie, to jest bardzo i, i jestem szczerze zaskoczony tym, dlatego że na przykład z naszego duetu, to ty jesteś osobą, która prowadzi notatki w wersji papierowej. Mm -hmm. Ja zawsze mam je spisane w elektronicznych urządzeniach przeróżnych i ty używasz papieru, ja też czytasz no mamy... książki. A ty masz bidet, tak? Bico? Bidet. Bidet. Bidet do tambaju, bidet do potągu. I jesteś po prostu dzisiaj wyspany, <głos> znaczy, <głos> y Nieposzczymany, nieposzczymany. Nie, paszczyna, nie nie nic nie, yeah. Ale to ciekawe, fakt, że nie zwróciłem na to uwagi, że faktycznie ty notujesz to tutaj. Dla mnie urządzenia elektroniczne, które. Mm, emitują sieć 5G, są nie za bardzo. <grym> które. W sensie, jeżeli. Ja mam informacje, które mnie interesują. Ja zresztą zawsze w ten sposób się uczyłem na przykład w mm, szkole, nie? Że, z papieru. Tak. Dla mnie nie wiedziałem, że taka technika istnieje. Ja to intuicyjnie jakby Jak robiłem. Druk? Mm, Gutenberg <noise> Zawsze jak mi wspominasz o druku To jestem wściekły, bo to ja wymyśliłem druk Pięć lat przed tym Skąd on jest? Z Płocka Z Płockim Gutenbergiem ja odkryłem jazz Wow. ja odkryłem mintków. No tak, ja jakby notatki z, Zresztą zawsze się tak uczyłem Technika dla mnie była Zawsze taka, że informacje z książek, z podręczników historycznych. Ja sobie przepisywałem w formie notatek i, i takich jakby bullet pointów, złotych myśli, które przeczytane sucho tak jakby być może nie miały yy, zbyt wiele sensu, ale dla mnie... Kompilowanie jak, tych informacji miało sens. Tak, ja sobie pisałem po jednym zdaniu o, obiegu wydarzeń i wokół tego budowałem, jakby pamiętałem kontekst i historię, a te zdania po prostu były dla mnie przystankami, które mnie pchały dalej, nie? Natomiast to, co ty mówisz, jest przy okazji bardzo ciekawą metodą zapamiętywania informacji, która zresztą znalazła się w mojej książce. I ja ją autorsko nazwałem metodą walenia. To jest dobra metoda. To jest metoda. A, walenia saka morskiego. Tak, tak, tak. Walenia saka morskiego. Walenia ssaka morskiego. Dobrze mi dzisiaj idzie też język polski. Bardzo fajny podcast. I ten walenie płynie to on ma takie jakby zęby i te zęby to są fiszbiny, i on... Tak, filżbiny. filżbiny dokładnie. I, bo, I kiedyś po prostu, ro... dlatego się to nazywa fiszbiny, bo, bo w Stanikach wszystko, ty wiesz, co ja, po co ja to mówię. I, I właśnie sposób dobrego organizowania sobie notatek jest też mm, dobrym wspomagaczem zapamiętywania. Okay. Tym bardziej właśnie jestem zdziwiony, że ty, drogi człowieku, redaktorze, kochany mój, ym, nigdy nie przeżyłeś tego rytuału czytającego gazetę no. Może dwa razy w życiu że coś takiego było, ale za każdym razem, mm -hmm. kiedy dzieje się coś takiego w moim życiu, że rozmawiam o tym, mm -hmm. albo nawet myślę o tym, albo widzę to w filmie, obiecuję sobie, składam sobie obietnicę i w tym momencie też ją złożyłem. Przed sekundą, chwilę temu. Nie słyszeliśmy tej obietnicy. Bo to jest wewnętrzna, Wydawidzie. prywatna, wewnątrz mnie obietnica. Przy kawie, przy śniadaniu. Z uśmiechem zacznę dzień od spokoju. No właśnie, dzień bo, od informacji. bo jak wchodzisz nawet na jakiś serwis informacyjny, internetowy, to bardzo często jest tak, że i tak wylądujesz później w jakimś takim przedziwnym miejscu, że nagle czytasz biografię Pablo Escobara na Wikipedii i tak. że zastanawiasz się, jakim cudem tutaj trafiłem, albo spotkało cię coś innego pod tytułem jakiś durny nagłówek z jakiegoś serwisu plotkarskiego, który no. już niestety teraz jest często przemieszany tak. z mm, informacjami. Dobrze, to będę drążył dalej. Nie czytałeś gazet. Ale czytałeś magazyny czasopisma? Tak. O, proszę, mamy go. Ja nie, nie byłem dzieciakiem, który zbyt dużo czytał, i nie byłem dzieciakiem, który lubił siedzieć i się wkręcić jakby w czytaniu. Rozumiem. Czyli... Nawet, hmm. nawet to niestety taki smutny dowód. Teraz oczywiście się to zmieniło. Jestem gdzieś tam mądrzejszym człowiekiem. Lubię czytać. Dostrzegam korzyści wypływające z tego, że człowiek czyta i konsekwencje tego, że nie czyta. Hmm. Więc, więc obawiając się tego spędzam czas na czytaniu. Lubię czytać. Dawid podsiadło. Lubię czytać. Lubię czytać. To, wiesz, jak jest jakaś dobra lektura tych, tych a, a, aktorów, to, to, to zawsze sobie poczytam. Ym, no, nie powiem panu. Nie powiem panu dlaczego. Nie powiem panu. Dobrze. Czasem, częściej, wy... no, nie wiem. To zależy. Mm -hmm. Ale powiem panu. Ym, Czyli dobrze rozumiem, że. Ale sytuacja... czekaj, bo chciałem tylko tak, powiedzieć tak, jedną tak, rzecz. Tak, 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 Mój tak. brat powiedział tak. Kiedyś między mną a moim bratem jest 8 lat różnicy, więc kiedy on mhm. był już, można powiedzieć, dorosłym człowiekiem, czyli miał na przykład 18 lat, no to ja miałem dopiero 10. Ta, ta różnica wtedy była wielka. Dzisiaj tak. jest praktycznie niezauważalna. Mhm. Ale, ale wtedy była. I ja często y, argumentowałem, no, broniłem się przed jakimś takim atakiem y, ideologii czytania, wiara, Tak, tak. tak. Y, ty, ty, tymi, 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 tymi takimi o złowieszczymi, rozpraszaczami, tak? Y, mhm. Czytaj, Dawid, czytaj. A to ja zawsze mówiłem: Nie, nie, dziękuję. Y, oh, wow. i, I kiedyś mówię tak. A przecież ja oglądam telewizję i tam cały czas są napisy. Wow. Więc jak ja czytam w reklamach napisy i, w, i są. To jest. To tak po paru dniach to jest jak książka. Tak. To ilość, będziesz ilość tych napisów. Będziesz mądry po prostu. Ja, tak. Ale to jest autentyczna historia? To jest naprawdę, naprawdę mój argument, że. Mhm. Ja trochę chyba, jak widać, nie rozumiem koncepcji. Nie rozumiałeś koncepcji, <laughs> ale jak widać czytaj. wyszłeś na ludzi dzięki temu można powiedzieć, nie? Bo. bo. Przedł, no. <noise> eee, tak. A, to był test, ale nie złapałeś test, mnie. A... a, przeczytałem potem słownik. Słownik. Jak... Już wiem, jak się go da. Wow. Ale to fantastycznie się składa, bo zobacz, skoro dobrze rozumiem Twoją sytuację czytania gazet, magazynów, jak byłeś troszeczkę mniejszy, to jest to, że czytałeś to, co trochę tak spadło ze stołu brata, albo mm -hmm. on Ci potknął. Tak. To się fantastycznie składa, dlatego, że dzisiaj w ramach eksperymentu postanowiłem do naszego studia przynieść masę gazet, którą czytałem. Nie, 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 to, to, to można jednym słowem powiedzieć. Makulaturę. To nie jest makulatura. Ej, żartowałem, no wyśmiewam się. No. Spokojnie. Ale to, na przykład, dobra. I teraz pomyślałem sobie tak. Ja o nich chwilkę powiem i, i chciałem zapytać, czy ty je kiedykolwiek spotkałeś. Okej. Okay. Czy to jakieś coś jak gazety wojenne? Nie, ale bardzo mi się podoba. Jedno z moich ulubionych pism, zobacz sobie. Już chyba większość tych rzeczy, o których będę mówił, będę mówił już nie istnieje, no bo to w latach 40., -tych, 50. -tych była m, wydawana y, te sprawy. I teraz słuchaj, to jest gazeta o gazetach. Ówczesne gazety zreprodukowały no jednak z tym czytaniem. Uf. Ówczesne gazety zreprodukowane w całości, nowe winokręgi 20 września 1943 roku. Czyli w trakcie wojny wychodziły gazety. Taka gazeta wychodziła Czy możesz sobie zobaczyć? No, Proszę. zakładam, że dlatego to jest tak naprawdę w takiej dobrym stanie do dzisiaj przetrwało. I teraz zwróć uwagę na to, że tutaj mamy na przykład dziennik polski z tamtego czasu. I wiesz, dlaczego mnie fascynowało to już wtedy? Dlatego, że. Jeden rubel. Jeden rubel to kosztowało ta gazeta? No jak wow. to najpierw złapać tego rubla? Bo łapiesz w jakiejś stajni i potem dajesz pani, a ona z nim robi jakieś niecne Got rzeczy. Onet. I teraz pomyśl sobie, że w tych czasach, w latach 40., -tych, dla tych ludzi to była jedyna forma informacji. Oni jak nie przeczytali, to nie wiedzieli. A onet? O, tutaj byli nawet, zobacz, w latach 40. mieli Netflix swój, nazywał się Nufix. Wow, zobacz, w Dziennik Polski, gazeta z 42 roku. Jest reklama pewnie szamponu do włosów Nufix is good for your hair. Po angielsku. Po angielsku. Wow, ty miałeś rubla, a tutaj cena tego prawdopodobnie to na obczyźnie wychodził ten dziennik polski w Londynie i, i w Paryżu zapewne. Cena jeden penny. Jeden penny. Ale ładny. Może one penny. Zobacz, to <noise> ciekawy kapit. Koncert muzyki polskiej w Moskwie. Cztery lata, dzielące nas od tych chwil, kiedy w salach koncertowych polskich miast rozbrzmiewały tony polskiej muzyki, przyzwyczaiły nas do innej muzyki muzyki wojny. Huk bomb i grzech od karabinów maszynowych, które się cztery lata temu rozległy nad naszym krajem, zamknęły usta polskiej muzyce, zatrzasnęły na głucho sale koncertowe, zmusiły do milczenia tych wszystkich którzy tworzyli współczesną polską kulturę muzyczną. Wow, ale to jest zobacz, pięknym ale... językiem napisano tak, literackim. Poe poetycko. Wyobrażasz sobie dzisiaj taką gazetę, która by w ten sposób przekazywała wiadomości. A właśnie szkoda, że nie, że nie wzięliśmy gazety z dzisiaj, żeby mieć tak bezpośrednie jeden do jeden porównanie, ale... Bałem się tego, mówiąc zupełnie tak? szczerze, dlatego, że weźmiesz jakąś gazetę i ktoś powie, a, to on kupuje tą gazetę, to nie jest to z drugiej strony, albo z drugiej. Żyjemy w fatalnych czasach, to w których gazety y, polaryzują bardzo mocno, niestety, i to nie jest rzecz, która mi się podoba szczególnie. Tak. Bo, bo to jest taki w ogóle gatunek y, gazet, z tego, co rozumiem, mhm. w sensie to było czasopismem, a, co tydzień, tygodnikiem. Tygodnikiem, i to był taki gatunek, który ja bardzo lubiłem, czyli kupujesz jakąś kolekcję. I na przykład tak. w ramach tej kolekcji na przestrzeni 20 wydań. Uzbierasz sobie makietę wszechświata, albo zbudujesz sobie dinozaura. Chcę to powiedzieć, bo tak kiedyś mi utknął śmiecił, kciuk, jak wy, 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 wypychałem jeden element, tak. i mi utknął kciuk i mój wrac się przy kompie, I ja zacząłem drzeć się, bo mnie tak bolało i tak płakałem. I moja mama przybiegła i mówi: Dawid, co się stało? Mówi, no utknął mi palec w tym drewienku, nie, No tak, bo to trzeba było to wypchnąć boli, z tego, To mnie boli, to mnie boli. A on mówi: No, Wojtek, przecież siedzisz metr od niego, nie mogłeś mi pomóc. A Wojtek mówi: Mogłem. To brzmi totalnie jak Wojtek. Więc tyle a propos magazynu Gazety Wojenne. Uwielbiam ten odcinek. To jest dla mnie tak inspirujące, ten temat jest tak we, we wnętrzu moim, jest tak mi miękko, kiedy rozmawiamy o tej prasie. Ja teraz czuję, jak bardzo mi się, tak. jakie to było ważne, jakie to było ogromne, jakie nie, nieosiągalne. To jest Piękne. niesamowite, że to, o czym ty mówisz, że dla właśnie dzisiejszych młodszych odbiorców Jaranie się gazetami może być kompletnie niezrozumiałe. O co im chodzi? Przecież to jest w kioskach, po prostu idziesz i kupujesz. No, to kupujesz. Ale dla nas to były inne był czasy. szczyt kurze. Niesamowite to było. To naprawdę były inne czasy. I teraz, teraz nie, wiem, nie wiem w ogóle, czy nie pierwszy raz w życiu tak bardzo poczułem tę różnice. Bo wydawało hmm. mi się, no my mimo wszystko jesteśmy na tym takim pograniczu, które. które tak. miało to ten 90sowy jeszcze vibe, ale. Ale też. Trochę spuściznę PRL-u. Tak, więc poczuliśmy. jakby wiemy, że, 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 że trochę. Wiesz yy, o co, co mi chodzi, tak. nie muszę tego tłumaczyć, a wy się domyślcie. <grym> Podcast będący teatrem wyobraźni. Pięknie. Um, Przepraszam, powiedzieliśmy o tym, że gazety z jednej strony, czy magazyny czasopisma pełniły funkcję takiego źródła wiedzy, ale też one czasami same w sobie za zawierały. No, treść, która nigdzie indziej nie była dostępna. I tak jest na przykład przy okazji, no, można powiedzieć, magazynu, miesięcznika Literatura na Świecie, który mamy tutaj na, na, na naszym biureczku. Przekazuję ci to na Twoje ręce, żebyś sobie to zobaczył. I tam były sprawy takie, które dzisiaj są dla nas oczywiste, czyli jest ktoś, dostał Nagrodę Nobla, no to za chwileczkę w księgarniach będzie przetłumaczone jego dzieło, jeśli już teraz nie jest. W tamtym czasie nie było takiej możliwości, więc z, z pomocą przychodził do Ciebie taki miesięcznik. On w ogóle nie wygląda jak miesięcznik, bo wygląda bardziej jak książka. Mhm. Ale lubię ten magazyn, tak go określmy, dlatego że on właśnie też ładnie zabiera w historię. Chyba najważniejszy, najważniejsza gazeta w moim życiu – Kaczor Donald. Ja mam dużo większy kontakt z gigantem faktycznie niż z Kaczorem Donaldem. Przyniosłem go. Czy to, to będzie pierwszy Kurde. raz, kiedy masz giganta w Nie, ręku? Od, od dawna, ale powiem ci, stary krwa, ten odcinek mi rozpala. Tak? To uderza w tyle, tyle. naprawdę aż mi napłynęły do oczu łzy, bo gigant. Popatrz na ten komputer. Wow, na okładce. PC, to dzik. jest komputer niesamowicie wyglądający. Mm, pokaż tego kaczorza. Można było go wygrać w tym kaczorze Donaldzie. Wygranie takiego kom komputera w tamtych czasach, jak tutaj, myślę, z monitorem wielkości szafy i z głośnikami. No, no, no przecież to wszystko było niesamowicie y, ciężkie. I ja myślę, że czytając ten y, magazyn, no bo to jednak kaczor Donald wtedy był, był, był właśnie takim czasopismem, nigdy bym nawet nie pomyślał, że to jest realne wygrać taki sprzęt. Był niesamowicie. Ten. Ale odnośnie Giganta i Kacza ja w ogóle Kacza Ronalda uwielbiałem zawsze. Co ciekawe, świadomie mm -hmm. i z premedytacją nie czytałem, mimo tego, że jestem fanem Kacza Ronalda, mm -hmm. nie czytałem komiksów o myszce Miki. Miałem identycznie. Nie, nie. mam żadnego pojęcia, ale dlaczego to my robiliśmy ja, pan ja pan tak, tak samo. Ja nigdy nie lubiłem myszki Miki. Ja tak samo. W sensie mnie ten bohater irytuje. Niewiarygodne, Niewiarygodne. Nie, nie wierzę stary, że to rozumiałeś. Tak. Interesują mnie przygody. Y... Siostrzeńców. Siostrzeńców. Interesują mnie przy, przygody. Styru sama kwacza. Um, interesują mnie przygody wszystkich w Kaczogrodzie. Ale nie myszki, Miki. Ja wydaje mi się, że nigdy w życiu nie przeczytałem żadnego takiego komiksu z myszką Miki. Nie, Miki był przehajpowany, Miki był w ogóle. Tak. Nie lubiłem go, naprawdę go nie lubiłem. Jeżeli, jeżeli warto go lubić i warto się mu poświęcić, to bardzo Was przepraszam. Jeśli ktokolwiek ma inne zdanie, to zapraszamy do, do komentarzy. Diodak, Ale pamiętasz? Dla mnie... No, ten geniusz. Ten tak. Geniusz wynalazca. Mm, jak się nazywał? Diodak? Diodak. Tak, ale fajnie. Tak, tak, yy, tak. Ale, yy... ale super było to, że to była w sumie gazeta, w której były komiksy, ale właśnie teraz otworzyłeś to na takich. Tak, bo chciałem, figle się, tu... figlarzy. chciałem się tutaj. O, nie. Chciałem tutaj się zatrzymać, bo pamiętam jeden figiel. Tylko powiedzmy jeszcze, że Figle Figlarzy to była taka rubryka stała w tej właśnie gazetce, yy, która była taka po to, żeby robić psikusy i taka trochę śmieszna. Były tam jakieś kawałki, nie, nie wierzę w to. Mm. Przepraszam, muszę przeczytać. Kawał tygodnia, według Proszę bardzo. autorów. Ukryty pilot. Dam wam 4 sekundy, żeby się domyślić, na czym będzie polegał kawał tygodnia, okay. który nazywa się Ukryty Pilot. Dobrze. Mm. Gratuluję. Dokładnie tak. Ja nie widziałem. Masz w domu zapasowy pilot do telewizora? Tak. To pora na kawał. Pokryjomu, zmieniaj nim kanały i reguluj dźwięk. Figle, figlarzy! Jak to kto Czy miałeś kiedykolwiek telewizor z dwoma pilotami? Nie. Ja też nie. Dlatego no, Ale kaczory miały. Ale dalej, czytając to kilkanaście lat wcześniej, nikt z nas by pewnie nie odkrył tam jakiegoś problemu i też byśmy powiedzieli: "Wow, to jest fantastyczny żart". No. Ta rubryka była świetna. W ogóle Kaczor Donald jako magazyn potrafił moim zdaniem zbudować społeczność wokół tego, bo u nas na osiedlu wszyscy to czytali. a, a sytuacja w której Wychodził nowy gigant, to było święto. Z gigantem mam takie wspomnienie, że to była chyba jedna z pierwszych sytuacji, w której zacząłem rozumieć, jak działa ekonomia. To znaczy, że jest popyt i podaż, i ta sytuacja z gigantem była dla mnie tak bardzo stresująca, że ja wiedziałem, że do mojego kiosku trafia ograniczona liczba egzemplarzy. Więc trzeba było zawalczyć o, tą, o, o, o ten numer. Wow. I nie wiem, czy ty kiedykolwiek przeżyłeś to, i nie wiem, czy kiedykolwiek nasi słuchacze przeżyli to, że miało się dobry układ z panią w kiosku albo z panem w kiosku i gazety leżały w tak zwanych teczkach. Wow, nigdy czegoś nie słyszałeś nie o tym. nawet. Jesteczka była z napisem na przykład kotarscy. Ja miałem y, jeszcze na, na chwilę się tylko y, wtrącę. Mhm. Ja miałem coś takiego, że w takim sensie, że moja mamcia po prostu y, miała zawsze dobre y, mhm. kontakty z takim panem w takim kiosku jednym mhm. i. Mm, jako, że on był życzliwym, miłym człowiekiem, to on po prostu wiedział, które czasopisma, które gazety są dla nas interesujące, i on je odkładał, ale nigdy nie wiedziałem, możliwe, że była taka specjalna teczka. Tylko wiesz, co bardzo możliwe, że właśnie Twoja mama to dostawała w teczkach, bo teczki są instytucją ogólnopolską. I okay. rzeczywiście było tak, że wiesz, kotarscy. I była karteczka z napisem, powiedzmy, ich interesuje Kacz Donald, świat wiedzy, gazety wojenne. I wtedy przychodziło wow. to do kiosku i od razu wtedy rozkładało się to po teczkach. I rzeczywiście instytucja teczek ratowała życie, no bo gdzie indziej A to fajnie kupić. Wobec sobie, jakby ktoś tyle tego miał, że już by nie wystarczyła teczka, tylko trzeba by było taczkę. <laughs> stała taka przed. Zresztą ty, nie szukając daleko przykładu, oparłeś w dużej mierze marketing swojej płyty małomiasteczkowej na kiosku właśnie. To prawda. Byłeś to panem prawda. w kiosku. W kioskarze. Gdzie sikałeś? Wiesz, że to było jedno z najczęściej zadawanych pytań. Zresztą nawet nie wiem, czy my nie poprowadziliśmy tego w taką stronę, mhm. że. Teraz w końcu dowiem się, gdzie tu się sika. Mm -hmm. Sikałem w Pałacu Kultury. Okej, okay, czyli trzeba było gdzieś przejść. No tak, tak bo to stało kiosk przed... zaraz przed Pałacem Kultury. No Jedźmy dobra, dalej. Fajna świat. świat, świat, świat. National Geographic. Czytałeś? Yy, teraz jestem prenumeratorem tego. Yy, po co go czytasz? Jestem prenumeratorem. A, i, e, widzisz, bardzo cenię sobie w tym podcaście to, że my jesteśmy szczerzy, dlatego że ja mam dokładnie tak samo. Że Mi się wydaje, ta że gazeta wyglądała fa fantastycznie na półce. Zawsze. Ona jest genialna. Kiedy te żółte je numery Nie. jeden po drugim. Tak. Ale zobacz, że w te wcześniejsze wydania niestety blakły. To Anno? jest wydanie z 2004 roku, tutaj mam wydanie z 1999 wow. i to z 1999 roku, no jest no bladziuteńkie. ale to wiadomo, Ten... że jesteś hardkorowym fanem, dzięki Żółtym, żółtym. Może to jest też odpowiedni moment, żeby powiedzieć naszym kochanym słuchaczom, że my przynieśliśmy prasę, czasopisma, gazety, o których chcieliśmy powiedzieć. Nie dostaliśmy pieniędzy za to. To nie, nie jest reklama. Nie, nie, nie. nie, nie Dziękuję, nie, nie. pozdrawiam. Okej, okay, masz rację. Myślę, że możemy się tutaj czuć zupełnie swobodnie, bo chociaż wiele z tych gazet nie istnieje do dzisiaj. Zastanawiam się, czy tak. istnieje miesięcznik detektyw. Nie A to nie go... były jakieś zboczone? Tam mi się wydaje, że zawsze były jakieś zboczone rysunki. Bywały takie delikatnie erotyzujące, ale to jest przede wszystkim miesięcznik. Jest albo był miesięcznik. A to są o, prawdzi... o prawdziwych spra... w sprawach? Wydaje czy to mi jest się, fikcja? że były to jednak prawdziwe sp sprawy, ale nie chcę pokręcić nic. Okay. Przyniosłem tą gazetę. Ona, mi się... ona się zawsze wyróżniała na tak, pewno. Ona się wyróżniała y, ze względu na to, że te rysunki miały coś w sobie niesamowitego i elektryzującego, ale to było coś, czego ja się zawsze bałem. Bałem. Mój wujek to czytał. A wiesz, to jest napis tylko dla dorosłych. To odstraszało od razu. Myślisz tak: wow. Ale z drugiej strony, jestem bardzo ciekawy, czy nasi słuchacze mieli jakieś doświadczenia z tym miesięcznikiem. Od 87 roku. 1987 roku. I to jest. Jeny, to... A to jest wydanie bardzo stare, tak też. No. Natomiast to jest niesamowite to jest to, że. A nie, naprawdę to jest o prawdziwych sprawach. A, widzisz, jedną z najstarszych gazet była chyba gazeta nowy detektyw w latach 20. wydawana. I ta gazeta. Była w tamtych czasach na początku XX wieku uważana za coś, co inspiruje wiele osób do przestępstwa i poprzez opisy w prasie, wow. daje możliwość um, łatwego właśnie um, zaplanowania zbrodni, i redaktor naczelny tegoż właśnie um, sprzed prawie stu lat miesięcznika, um, zaprzeczał wielokrotnie, ale pewnego dnia na sali sądowej oskarżeni, zeznali, że ich bezpośrednią inspiracją była ta gazeta, która chyba się nazywała Nowy Detektyw, i on wtedy podjął decyzję o zamknięciu tej gazety. Wow! Co pokazuje, jak wielki wpływ miała prasa kiedyś na życie ludzi. No dzisiaj Netflix musiałby zrezygnować z bardzo dużej tak. gałęzi swojej produkcji, tak. gdzie szczegółowo opisuje, jak mordercy unikali bycia złapanym, albo jak wyglądał cały to proces prawda. ich przestępstw. Ja zawsze detektywa tego już nowocześniejszego czytałem, tak jak się czasami ogląda horrory, że mhm. wiesz, patrzysz tak przez palce i, i, i to jest Rozumiem. tak, że mnie to bardzo interesowało, ale z drugiej strony nie byłem w stanie dużo wytrzymać. Ja lubię ten gatunek i dziwne, że w sumie nigdy nie, nie czytałem tego, bo to by miało dla mnie jeszcze bardziej niesamowity charakter mhm. i jeszcze bardziej powinno mnie magnetycznie przyciągać, bo jest o, o moim kraju. To są przestępstwa z mojej dzielnicy. Tak, z mojej z dzielicy. podwórka, no, wiesz, wampir z zagłębia i tak dalej. No. Więc y, a nie wiesz, czy to jeszcze. Y, nie się wiem, nie mam dla tego pojęcia. No natomiast to, no to jest Ale tak, te, jak te sprawy przecież się kiedyś wydarzyły, to, to, to nie jest tak, że jak ja dzisiaj przydam o czymś, co się wydarzyło, y, co się wydarzyło y, dwa lata temu, to nie, to już mnie nie interesuje, bo to się wydarzyło dwa lata temu. Nie, 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 nie. Niestety nie udało mi się y, znaleźć dwóch bardzo ważnych dla mnie branżowych magazynów a propos tematyki, o której powiedziałeś, że różne mogą nas interesować. Ciebie być może w tamtym czasie mogłaby zainteresować właśnie branża muzyczna i mam pytanie o dwie, dwie gazety, dwa, dwa czasopisma. Popcorn? Tak. Był czytany? No było to kolorowe, było to tak. młodzieżowe, więc, więc wydawało mi się, że to jest atrakcyjne i chętnie, jak ktoś tam posiadał egzemplarz, to sobie, to sobie coś tam zerknął. Pamiętam, że był jakiś taki, taki segment, który zresztą powraca w tych w tym pokoleniu lat 90. w rozmowach dzisiaj, mhm. czyli te porady. Porady z brawo pewnie bardziej. E... A tak, 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 tak to by tak, było tak, brawo. Tak. No bo to równolegle wychodziło wtedy. Mhm. Brawo już prawdopodobnie też nie istnieje. No, ym... no to brawo. <śla> brawo, fantastycznie sobie poradziliście na rynku. Brawo. Ja popcorn kojarzę przede wszystkim z takim. z takim strzelaniem, nie takim. i zasady tam z tyłu. No. Jezu, to jak to się komuś. Nie, jak to się staje, to, 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 to jest coś strasznego. Ale to popcornowe u mnie skojarzenie było przede wszystkim pozytywne. Ono wynikało z takiego drżenia serca i oczekiwania, jakie plakaty będą w tym numerze. Plakaty! W samym środku, w sercu magazynu popcorn był piasek na przykład. Albo Tom Selek, albo NC. No to on czy... się nie wysypał, zanim on doleciał do, 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 do ciebie do domu. Nie, nie, bo to takie było pakowane. A, że Andrzej szczelniej. Piasek. A, Piaseczny. Tak, i on Tom wtedy był... Selek. Tom Selek. Fajnie, że wymieniłeś dwóch mężczyzn. To mi się podoba. Tak. A dziewczyny też były na tych plakatach? Były jakieś, ale to, to... zapamiętałem akurat tych dwóch dżentelmenów. Bo jeden miał że... wąsa, a drugi nie. Nie, dlatego że obaj byli moimi idolami. No Ale no, Tom to Salek to był moim najważniejszym. Andrzej yy, z mafii jakby? Jeszcze? Czy już? Tak, 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 tak. tak, tak, kurde. tak. Ale ja myślałem tak. o tym panu Andrzeju wtedy na przykład w kontekście Złotopolskich dużo. Bo podobało mi się, jak on o, świetnie grał. Kurczę. Był takim luzakiem, wiesz. Wchodzę tutaj, haha, Marylka. I tam jeszcze Ania ja Przeludnka grała. Fantastycznie to mm. wyglądało. I mm, jedźmy dalej, bo mówimy dzisiaj o gazetach, a nie o sentymencie lat 90. Tak, jeszcze, tak. jeszcze wrócimy. Czasami u mnie w domu y, lądowało przedziwne pismo. Y, nie wiem, czy do dzisiaj wydawane, czy też nie. Y, mój tata czasami kupował wiadomości wędkarskie. Proszę bardzo, jakie wdzięczne. Wow. Witajcie, Trocie. Proszę bardzo, wita nas w ten sposób. Czy to znaczy, że tak y, jakby. Witajcie trochę mniej. I zobaczcie, jakie to jest smutne, bo te witajcie trocie leżą już nieżywe. Tak. No, A nie, może jeszcze wrzucą. Może jeszcze, może jeszcze wrzucą, bo, bo przecież pan No przecież się... na zdjęciu nie widzę, czy się rusza. To nie jest Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Ciekawe. Ciekawe. I, I to jest przedziwny magazyn. Możesz sobie go przerzucić. Wiesz, wędka podlodowa, Pokaż. spławiki, talent miesiąca, proszę poczekaj, bardzo. Poczekaj, poczekaj. Przerzucę sobie go. Faktycznie, ubaw. Nie wiem, proszę. Się, czuj, się, czuj się swobodnie z, z wiadomościami wędkarskimi. No nie, no, ryby interesowały mnie zawsze bardzo niewiele. Rozumiem. Ale fascynujące jest jednak to, że ryby się... A dużo się. można o nich napisać, jak I wędkarstwo tak. oczywiście własnego magazynu, który jest profesjonalnie, był przynajmniej profesjonalnie wydobywany. No, za to wydawany. dobrze zawsze wiedziałem, jak się tropi leszcza. <laughs> Co ma więcej? O, o tropienie leszczy. leszczy. Tropienie leszczy na dzielnicy. Widzisz taki jeden z drugim w przyciasnych spodniach i w rurkach? Wytropiłeś leszcza. Nice. Ja lubię rurki. Rurką? Przepraszam. I co? Zimą ryby trawią wolniej. Kurde, to jest do piosenki tak stare. Ja... Czy ty naprawdę zapiszesz teraz. To idzie z telefonu. Tak, bo ja mam fragmenty. Już wiecie, jak to powstaje. Ja tak. mam fragmenty życia, rozmów, kiedy. Kiedy doskonale wiem, że to zdanie ma potencjał na, na tekst. I, i, i zobacz, ja kiedyś tych rzeczy użyję. Przeczytam ci, bo akurat zapisuję, bo niedawno jak byłem na wyjeździe, to, to zapisałem inne tego typu zdanie. Mhm. I to inne tego typu zdanie było: wakacje nie odpowiadają na żadne pytania. Ładne, bardzo ładne myśli. Zimą ryby trawią wolniej. I to ktoś każdy z nas w codziennym życiu pokusi się o taką poezję. Mówiąc po prostu o tym, co czuję. A to I było zdanie po prostu. Zimą ryby, trawią wolniej. Zwiadomości wędkarstwa. Ja to kiedyś użyję w taki sposób. I my to kiedyś wrócimy. My i nasi, nasi słuchacze i powiedzą. Faktycznie, to jest, to jest piękne zdanie, a fajnie, że w piosence teraz też ono niesamowite wbrzmiało. jest było jak, 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 Płocie po angielsku. Jak kiedyś płocie s... po angielsku to jest chyba fans. Fence. <laughs> Fenses. Niesamowite jest to jakby kiedyś. Cały stadion na przykład nucił, bo ryby zimą trafią wolniej. I, I tutaj, jakby jeszcze, jeżeli pozwolisz na sekundę, ja się też zastanawiałem bardzo dużo mm. w kontekście tego odcinka, zanim przejdziemy do kolejnych Spokojnie. tych. Spokojnie. Zastanawiałem się, czy, czy, czy ta branża ma się czego obawiać. Ta tradycyjna, drukowana mm. prasa. I na pewno tak, każda, każda branża powinna się obawiać i, i, i są nieustanne zmiany i trzeba chyba ewoluować, tak jak, no właśnie, już powolne żegnanie się z fizycznymi nośnikami y, i, i, i przechodzenie w cyfrową dystrybucję płyty i, i, i filmów i w ogóle, no zwłaszcza f, f, no pandemia totalnie pokazała, że można zamknąć kino. Tak. I... Filmy będą wychodzić tak. i musiałem znaleźć tak, jakieś miejsce, tak, 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 tak. bo te filmy są nakręcone, zmontowane. Gdzie, co ja mam zrobić z moim filmem? Więc, więc ten świat będzie ewoluował niekoniecznie tylko przez pandemię, ale, ale po prostu no, świat się zmienia jest dużo szybszy, duże rzeczy możemy robić z jednego miejsca, nie musimy zmieniać miejsca położenia, żeby konsumować. To prawda, ale mhm. jednocześnie rośnie bardzo duża silna y, gałąź i nie wiem, czy to jest bardzo silna gałąź. Na razie, póki my żyjemy, mhm. Mhm. <laughs> tylko jako takie ostatnie pokolenie sentymentalistów i materialistów w sensie lubię Ludzi, dotykać tak. rzeczy. Mhm. Czy jednak to jest element osobowości, który będzie trwał nawet, jeżeli ktoś tych, tych przysłowiowych już yy, yy, lat 90. nie będzie pamiętał. Czyli, bo, bo chodzi mi o to, że jest bardzo silny, wyraźny, nieogromny, niszowy cały czas, mhm. ale jednak powrót. Tak, do winyli. luksusowych y, wydań gazet, na przykład wielkoformatowych, takich tematów. No, tak, mi wiesz, winyle, tak, mi chodzi o winyle. Mi chodzi o kasety magnetofonowe, które mm -hmm. to mnie mega zaskoczyło, że to tak. wróciło, bo to, to, to nie jest ukłon w stronę jakości. Mm -hmm. to, to nie jest tak, że nie, to, no, to jest lepiej brzmi. To jest klimat, to jest mm -hmm. nastrój, to jest to uczucie, kiedy jadąc swoim samochodem wsadzałeś kasetę, kiedy miałeś coś obrócić. Tak. Zdecydowanie. Y, strona A, strona B. Tak, tak samo winyle. I, I tutaj jeszcze. I To jest bardzo ciekawa myśl, tylko pozwolę sobie do niej nawiązać o tyle, że wiesz, przez całe lata wieszczyło się na przykład upadek tradycyjnego biznesu księgarskiego wraz z tym, że są e-booki i to jest takie bardzo łatwe i szybkie, a mimo to książki się trzymają nieźle. Zastanawiam się, czy. Z czasopismami, gazetami, będzie podobnie jak z książkami? Czy będzie to jak właśnie z płytami CD, że to zostanie grupka wyłącznie jakichś entuzjastów? Wydaje mi się, że prawidłowa odpowiedź na to jest jedna: to zależy. To zależy od tematyki i konkretnego m, spektrum y, użytkowników, bo na przykład wiem, że wokół takich magazynów, których ja niestety nie czytywałem, ale z dużym szacunkiem do nich podchodziłem, typu Nowa Fantastyka, mm -hmm. że całe, całe to grono y, czy, y, czytelników fantazy się trzymało trochę i ta y, fizyczna obecność tej gazety była niczym Biblia w domu, y, ale z drugiej strony są takie gazety jak na przykład gazety motoryzacyjne, które kiedyś były dla mnie ważne, ale dzisiaj już zupełnie w nich. Nie szukam informacji na temat samochodów. Mhm. I, i, I nie chciałbym, żeby prasa upadła, ale z drugiej strony wydaje mi się, że część branży na pewno będzie miała ogromne problemy. Jeżeli tylko odbiorca będzie potrzebował treści, to znajdzie sposób, żeby ona wychodziła w takiej formie, w jakiej on sobie tego życzy. Tak. I, I to od niego trochę zależy. Czy prasa tradycyjna będzie miała ten format niezmiennie. Mhm. I bo on, bo jemu zależy na tym, żeby co miesiąc złapać sobie ten magazyn, tak. przejrzeć go, żeby były kolory, żeby była prawa, żeby była redakcja, z różnych przyczyn. Że, że informacje tam są zweryfikowane, że ludzie, którzy coś piszą na prawdziwym papierze, mhm. gwarantują, że ta informacja jest pewniejsza. Chodzi mi tylko o to, że. Mm... Nie, bo ten wątek, o którym ty powiedziałeś, też jest bardzo ciekawy, dlatego że nam się wydaje, że to jak coś jest wydrukowane i fizycznie leżące. Tak to jest bardziej, bardziej wiarygodne. No mamy tendencję ufać bardziej czemuś, co zostało zamknięte. Mi się wydaje, u mnie to wynika tak, że jakby ja wiem, że ja mogę wprowadzać zmiany w stronie na Wikipedii, mm -hmm. a nie mogę zmienić nic tutaj. Tak, w wiadomościach wędkarskich nie ma szansy. Ktoś to potwierdził. Absolutnie tak. Ja mam do tego niczym niepotwierdzone zaufanie. Tak, jest coś właśnie magicznego w gazetach, że. Bo tutaj fizyczność. jest pan, na pierwszej ze stron będzie pan albo pani, który się podpisze pod tym i powie tak. Witam w moim czasopiśmie. To prawda. Bardzo dobrze państwa spotkać. Mhm. Ten numer jest o tym. I ja się pod tym podpisuję. Tak, to jest tak, jakbyś go odwiedził w domu, prawda? Tak. Zapraszam do mnie. Rzeczywiście żyjemy w takich czasach, w których wiele artykułów, newsów w internecie jest podpisane pb. D -d -d -d. albo cokolwiek takiego. Rzeczywiście. Ja już nie usłyszałem dokładnie. Ja też nie, w każdym razie to jest tak, że, yy, że ta wiarygodność yy, pisma drukowanego pewnie nie ma bardzo dużo wspólnego z rzeczywistą wiarygodnością, ale jest takim pewnie błędem poznawczym, który my popełniamy, mhm. i przez to być może sentyment do prasy jest większy. Tak. Ciekawe, ciekawe. Jedźmy dalej, świat wiedzy. Mamy na biurku, w moich rękach aktualnie. Czy ty pamiętasz w ogóle coś takiego jak świat wiedzy? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że miałem takie segregatory. Fantastyczny trop. Niebieskie, bardzo grube segregatory. Tak. Obecne w latach 90. i pod koniec dziurki? lat 90. Tak. To, ja se... to dziurki już przygotowane do tego, żebyś to, 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 to tutaj podziałał. I to jest jedno z niewielu Krzysz. moich. Zosnąć sobie palec z tym? Tak, Jezus. tak, tak. Ale gdzieś tam trochę to lubiłem, powiem ci. No, to jest tak... nie, tego już nie lubię. Nie chcę tym mówić, bo nie chcę żebyś to czuł. Dobra, już pokazałem. A chodzi ci wiem o co chodzi. Przecięcie kartką... A nie, ja mówiłem yy... o suwaku i. A, suwaku i brodzie, Bo... tak. A przecięcie kartką tutaj kawałka na, na. Tak jak mówię, ja nie czytałem, ja się nie ciąłem kartkę. <laughs> Chyba że Rozumiem. karteczkami z Herkulesem. Pamiętasz karteczki? U, tak. Dobra, zamykamy, zamykamy 90s. To, 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 tak, dokładnie. Świat wiedzy jest takim jednym z pierwszych moich wspomnień y, czasopismowych, dlatego że y, spóźniłem się kiedyś do szkoły, dlatego że poszedłem do kiosku po to, żeby steczki, właśnie wyciągnąć numery, które zebraliśmy przez jakiś dłuższy czas, kiedy nas nie było, bo chyba byliśmy w jakichś wakacjach i było tam tak dużo światów wiedzy, że mm, musiałem je posegregować i zgubiłem się zupełnie w czasie. Pa, myślę, wow, moja mama mnie zabije, nie ma mnie na lekcjach. Nigdy się o tym nie dowiedziała, do dzisiaj. Wow. Um... I no niesamowite to jest. Teraz zobaczyłem... A myślisz, że dzisiaj też cię zabije za to? Myślę, że tak. Absolutnie. E, święta będą Było ruinowane. miło cię poznać! Byłeś moim najlepszym przyjacielem! Fajnie było, Radek, ciebie poznać! Szkoda, że zginąłeś, bo ominąłeś lekcję! <laughs> Ale też bardzo ci dziękuję, że teraz jestem pewny, że właśnie w związku z moim rychłym końcem napiszesz piosenkę na, na mój temat i to jest jeszcze taka piękna piosenka. Niech... <laughs> I teraz, no to jest dla mnie niesamowite też właśnie rzeczy się u mnie wewnętrznie stały, kiedy sobie zdałem sprawę z tego, że na końcu każdego świata wiedzy był atlas świata i inny kraj omówiony. Wow. I to było dla mnie podróżowanie znacznie intensywniejsze nawet niż przy, przy okazji National Geographic i tak dalej. Natomiast jeśli ktoś z was pamięta świat wiedzy, prosimy w komentarzach tak samo o informacje. Ale powiem ci, że tak żałuję, że, mm... że umieramy powoli. Popatrz: wszechstronne źródło informacji dla całej rodziny. Powstanie styczniowe, małe koty, ogrzewanie, stoki i osowiska, płód, raj utracony. Co to mam dalej? Rzecz, która jeśli ktoś ją zna i ktoś ją pamięta, to naprawdę gratuluje fantastycznego życia w latach 90. -tych. Kogito. Czy ty kiedykolwiek słyszałeś o magazynie, czasopiśmie Kogito? Nie, Proszę ale bardzo. font jest bardzo podobny do takiego muzycznego y, czasopisma. O, o gitara, coś, coś z gitara. Jeśli Kogito dalej istnieje, to naprawdę to skład, wow. Tak? Y, niesamowite jest dla mnie to, że czasopismo Kogito było takim dwutygodnikiem młodzieżowym, y, które czytała moja mama, y, będąca nauczycielką żeby cię języka polskiego. Tak? Z tego się dowiadywała o mnie. I, y, y, ty, jesteś, ty jesteś baran? Ja jestem y, koziorożec. Przepraszam. Nieprzejednany w dążeniu do wyznaczonego celu, codziennie zamyka się na kilka godzin w swoim pokoju i zakuwa. Kuje rzetelnie. Obrabia cały materiał. No to tak, to o tobie. Ale to jest mowa o uczeniu się, czy o czymś innym? No właśnie. Yy, a jest tobie? uparty i ambitny. Tak, no bo jak koziorożec, jak kozioł, to musi być uparty w każdym horoskopie. A u ciebie majowe, co, to, co tam jest takiego majowego? Bliźnięta. Bliźnięta. Hmm. W tym trudnym przedmaturalnym okresie bliźniakowi należy szczerze współczuć. Biedaczysko nie może się zdecydować, czy pójść na imprezę, czy też może poświęcić się lekturze pasnojającego podręcznika. Robiąc jedno, chciałby jednocześnie robić coś innego. No tak. Czy to bliźniak. cię opisuje? Trochę tak. I to, to czasopismo było o uczeniu się, o zdawaniu matury na studia i tak dalej. Ale zobacz teraz nam okładkę magazynu Kogito I to jest niesamowite, że to jest rok 2000. Piękna pani na okładce, faktycznie, ale zobacz, jaka ta tak okładka naturalne. jest Tak, i to okładka jest taka spokojna. Chodzi mi o to, że jak dzisiaj wchodzisz do kiosku, a właściwie nie wchodzisz do kiosku, tylko stoisz przed nim, albo jesteś w supermarkecie i jest stoisko z gazetami, to tam jest tak. Krzykliwie, tak bardzo głośno. No, oczywiście, no dzisiaj to wiesz. No wiem, ale ja tęsknię do takich czasów, kiedy okładka mogła być taka, taka spokojna i, i nadal znajdowała swoich konsumentów. Czytałeś kino kiedyś albo, albo magazyny film? Nie. Ty jesteś przecież kinoman, film, filmoman. Tak. Yy, bardzo wiesz, co nawet. Yy, chyba nie wiedziałem o tym. Że jesteś takim mm, że kinomanem? O, proszę bardzo, Taki tutaj magazyn. numer z 2014 roku, i tutaj Wilk z Wall Street wychodził Martina Scorsese. O, wow, tak dawno. Niestety wiem, że swojego czasu, nie wiem, jak jest w przypadku magazynu Film, ale że te filmowe, przeróżne czasopisma miały duże problemy i, i niestety po prostu upadały. To może, ja, ja powiem szczerze, że nie, nie słyszałem o, o kinie i o filmie. Przykro mi, że nie wiedziałem, że jest miejsce w polskiej prasie które wspierało tę dziedzinę sztuki. Hmm. Dobrze, idźmy dalej. I teraz coś, co jest Rozwalić ci głowy. Widziałeś no, to? Widziałem teraz okładkę i oszalałem. Rozwalić te głowy, bo to jest pierwszy numer, numer PSX Extreme. Masz pierwszy, pierwszy numer? Pierwszy numer. Z 97 roku. Kultowego czasopisma PSX Extreme, które, jedne, no, no cała, cała kultura, która się stworzyła wokół tego magazynu, była czymś niesamowitym Znaczyń, i nie trudne do opisania. Ym, to znaczy, to dla mnie, dla mnie wycieczka do Katowic na ulicę Sokolską, nawet pamiętam, gdzie była redakcja tego magazynu. Byłem tam dwa razy, jako nastolatek, taki 16 nastolatek. to to jest tak, że ja mam ciarki do dzisiaj na samą myśl o tej wizycie. I wiesz, my staliśmy na schodach z tymi redaktorami, no ze to ścierą, to... ze wszystkimi osobami, które, które, które w tym magazynie pisywały. I zresztą to jest niesamowite. Przepraszam, na chwileczkę mm -hmm. cię zabiorę, dlatego Jestem, że dobrze. To, co było niesamowite, to to, że to było zrobione przez entuzjastów, którzy nie mieli bladego pojęcia, jak wydawać gazetę. I oni na przykład zapomnieli, że trzeba mieć na, na, na okładce indeks tego danego czasopisma i potem wzięli taką maszynkę do, do takiego oznaczania etykiet i każdy jeden numer mieli w rękach i ten numer rzeczywiście do dzisiaj ma tą wersję doklejoną tego indeksu, wow. bo oni nie mieli o tym bladego pojęcia. Po prostu kochali to, to, co robili. Jak, ja PSX, jak to wygląda? Ja Extreme od, od, od wielu lat śledzę. No nie od początku. Mhm. Prywatną anegdotę, jeżeli pozwolisz, chciałbym Oczywiście. przytoczyć. Były strony całe poświęcone tak. poradnikom. Solucje. Tak, tak, przecież język angielski też dopiero... Yy, no tak, tak. zaczynali Nie wszyscy go znali poznawać, tak? więc, więc było napisane, co to w ogóle znaczy? Do, to, do czego ci to może przydać. No Niezwykłe. niesamowite coś, co możesz po prostu dzisiaj znaleźć w 3 sekundy. I było spisywane. No przecież jeżeli ktoś miał gazetę, gdzie była lista ruchów do Mortal Kombat, tak. wygra... Jest bohaterem tak, osiedla. I siedziało się Ludzie przychodzili i przepisywali. I mówią, tak, czekaj, góra. <laughs> Ale dobrze podejść, no, i tu ten się nie pomyl. Zrobię ci fatalitę. <laughs> Piękna była historia taka. Dzisiaj z moim bratem też rozmawiałem właśnie o tym wcześniej, że chodzi mi o to, jaką siłę mogła mieć prasa wtedy. Mm -hmm. Więc między 1998 a 99 musiało się to wydarzyć. Mm -hmm. Czyli mój brat jest nastolatkiem, kupuje sobie oryginalną grę Black Dahlia. Osiem płyt. Niesamowita historia. Detektyw, tajemnica morderstwa. Co się dzieje? Gra, gra, gra. Dochodzi do miejsca, w którym robi wszystko tak, jak powinien zrobić. Spędza na tym dnie. Tu jest zagadka, tu jest tajemnica, tu mm -hmm. jest trudno, tu jest. Nie. Jak mam to zrobić? Nic się nie dzieje. Ale zrobiłem dobrze. No, ze wszystkich stron na to patrzę. Męczę się dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Nie mam Google'a, który minutę po tym, jak ja się mm -hmm. zastanowiłem, czy może ja coś zrobiłem źle, czy nie? Nie, no chyba dobrze. Mm -hmm. Odpowiada mi. Dobrze zrobiłeś. Tam znajdź pomoc. Tak. I źle zrobiłeś. Tak to zrób. Mm -hmm. Nie wiadomo tego. I nagle mówi tak. Nie, no to, to, to ta gra jest zepsuta. Mm -hmm. W sensie nie ma opcji, że ja mam zrobić coś inaczej. Tutaj zrobiłem to, i to powinno popchnąć ten klocek domina do przodu, a tak to, to się nie stało. Co ja mam zrobić? Więc gdzieś tam ktoś powiedział, że w jakimś numerze Gamblera. Mm -hmm. Był na płycie patch. Mm -hmm. Który naprawiał tą pierwotną wersję gry. Tak. I co się dzieje? Nasza mama pisze list do redaktora Aleksy Uchański. No. Ten list dociera. Ten list zostaje przeczytany. Nikt z nas nie pamięta, jaka była treść tego listu. Wow. Pan Aleksy. Nie wiem, czy osobiście, czy może ktoś z redakcji, ale postanawia wysłać nam najświeższy numer czasopisma, a także płytę z paczem, wow. który naprawi grę mojego brata. Za darmo to zrobił? Oczywiście. Niesamowite. Zrobił to... Bo rozumiał ten problem. Tak. I to, to była taka siła. To było połączenie pasji, hobby i sposób współpracy. Tak. W sensie... To było miejsce, kurde, to, to jest moje środowisko, to jest moja przestrzeń, gdzie ludzie mają te same problemy, swoje te same fascynacje. Mnie ta historia niesamowicie wzruszyła, że tak mm -hmm. wspólnymi siłami, po, po wielu godzinach frustracji, udało się znaleźć rozwiązanie. Chciałem właśnie panu redaktorowi naczelnemu Gamblera. Z tamtego czasu. Z tamtego czasu Podziękować, bo to było niesamowite w sensie. No tak. Zobaczcie, jak, jak pamiętacie tę historię do dzisiaj. I, I właśnie kiedy myślę o takich sprawach, które naprawdę są niezwykłe, nawet z perspektywy dzisiejszej, i mamy tutaj CD action na biurku, właśnie PSX Extreme, Gamblers Secret Service i tak dalej, to to jest właśnie coś, za co ja chyba najbardziej kochałem gazety, że. To nie było tylko pokartkowanie tego, tylko to był kontakt ze społecznością, z której nie mieliśmy innej możliwości się Bo połączyć. Pięknie też łączy trochę i uzupełnia z, z tym naszym y, y, odcinkiem o, o, o czasie spędzonym online. Mhm. O czasie spędzonym online. Społeczność. I to właśnie być może jest trochę odpowiedzią na, na to, o czym mówiliśmy wcześniej, że w wielu przypadkach, w wielu branżach gazety tracą na znaczeniu, mają coraz mniejsze nakłady ze względu na to, że ta społeczność przeniosła się po prostu w inne miejsce mm. i ta gazeta realizowała określoną potrzebę, ona jest realizowana gdzie indziej, nie jest potrzebna, nie kupujemy. Tym bardziej, że yy, wiesz, tutaj jeszcze jest to łatwiejsze, szybsze i za darmo. No wygoda. Mm. Po, po cholerę jasną, ja mam iść na pocztę i wysyłać list do redakcji, tak. kiedy ja mogę zrobić to tu. Iść do redakcji. Albo nawet go nie wysyłać, bo masz. Yy, no wiesz, jak graliśmy ostatnio w GTA Online yy, i to, to zdarzyła nam się sytuacja taka, w której nie widzieliśmy, jak przejść jakąś misję. To w czasie tej misji oglądaliśmy film na, na YouTubie, jak ją przejść. Wow. Więc tu wiesz, w ogóle nie musisz nic robić, nie musisz nic pisać. Niesamowite. Ale mnie to przestraszyło teraz, jak tak, tak powiedziałeś. Uff. Czemu cię przestraszyło? No ciekawe te czasy, mm -hmm. że możesz znaleźć odpowiedź na każde pytanie w sekundę. A mimo to. Używasz tego telefonu do tego, żeby zobaczyć śmieszne obrazki z klatami. <grych> Ostatnia część, którą tutaj mamy w studiu, to są gazety motoryzacyjne. Przyniosłem je ze względu na to, że swojego czasu czytałem takie rzeczy jak Motor, chociażby nawet czy auto, motorsport. I... Czytał motor, nie? <grych> I mam tutaj archiwalne numery magazynu Motor. Tutaj akurat jest z o, czasów, kiedy wow, ja się... Ale ro... przepiękne. Ja się tutaj rodziłem. To jest właśnie... W tym numerze? Tak. 5 stycznia 1986 roku ja się urodziłem 4 dni później i mój tata, idąc do szpitala, mógł zahaczyć o ten magazyn, ale po to, żeby sprawdzić sprawić Ci przyjemność, kupiłem magazyn motoryzacyjny dokładnie z czasów, kiedy Ty się rodziłeś. Numer wyszedł 19 maja 1993 roku. Dokładnie 4 dni przed tym, jak ja się urodziłem. Tak jest, proszę bardzo. Czemu oni wydawali cztery dni przed naszymi rodzinami numery? Nie wiem, jakoś tak się umówili. E, na przykład o żarówce mogłeś przeczytać. Jak eksploatować żarówkę? Zobacz, jak to, jak to wygląda, jakie reklamy tutaj. Zobacz. Ja to czytałem, jak się urodziłem. I, ale ty, ty jesteś jednak też stary. Zobacz, jak wyglądały reklamy w czasach twojego urodzenia. To jest wow. niezwykłe. No, Czarno-białe rzeczy, e, jakoś tak bez fajerwerków. No niesamowite, jednoślady. Zobacz, jak pan pięknie siedzi po prostu na motocyklu. Cóż tu się dzieje? O, Toyota Corolla 1.3 XLi wyszła, zobacz jaka fura czerwona, piękna i chyba to jest tylko tyle, co mogę na temat tego samochodu powiedzieć, ale nadal te gazety w twoich czasach wyglądały dość archaiczne. Piękne lata 90 to jest wow. prezent dla ciebie, proszę bardzo. naprawdę? Tak, ale... Ja sobie przejrzę to, bo to no właśnie to jest taka psuła czasu, nie? To prawda. I teraz zwróć uwagę na jedną rzecz. Jak bardzo pięknie musiały wyglądać kioski albo półki z gazetami w tamtym czasie. Zobacz, magazyn motor wychodzi na początku roku 86. Mamy trzy kolejne numery. Proszę bardzo, co jest na tym numerze. Zima, samochód przy, przysypany śniegiem. Później niewiele się różni. Jest inne ujęcie samochodów przysypanych śniegiem, a 19 stycznia 1986 roku mamy widok na śnieg i tramwaj, który. Też pewnie częściowo. I autobus, który jest częściowo przysypany śniegiem. Te okładki w ogóle wyglądają jak dzieła sztuki. Nie, ale to jest prześliczne. W sensie to jest super, że okładkę w 96% pokrywa zdjęcie po prostu. Tak. Z A I masz napisem... po tytuł magazynu. I to jest koniec. Niesamowite. Niesamowite. Rozczula mnie też to, że artykuł w 1986 roku, który właśnie mam przed sobą, zaczyna się słowami Wszystko już było. Wszystko już było w motoryzacji. Wow. Oh. Z perspektywy czasu dość, dość odważne stwierdzenie. Natomiast mamy nadzieję, że zabraliśmy was w przyjemną, sentymentalną podróż, ale oczywiście była to no, przede wszystkim nasza podróż. Dlatego czekamy z utęsknieniem na wasze komentarze i na wasze informacje na temat tego, co wy czytaliście i co, I co było wy ważne. I co czytacie właśnie? Bo właśnie bo... Mówimy o czasie przeszłym właśnie. Tak, no bo, bo się zafiksowaliśmy na czymś, z czego składało się nasze dzieciństwo. Trochę przez fakt, że wtedy mieliśmy bardzo duży kontakt z tą prasą i ta prasa miała trochę inny wymiar tak. niż dzisiaj. Właśnie, ale, ale zapytajmy się was i na max nas to ciekawi z redaktorem Kotarskim. Co czytacie dzisiaj? Co czytaliście, a czego już nie czytacie tak. i dlaczego? Czy, czy faktycznie też tak, że czytaliście to przez względu na społeczność? I, i, i miejsce dyskusji przeniosło się w inne miejsce, czy może z jakichś innych powodów, czy po prostu zmieniliście zainteresowania? Tak, e... zdecydowanie. Wpiszcie to w komentarzu, a jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. Absolutnie tak. Dobrze, przejdźmy do tego elementu tego programu, do którego bardzo nie chciałem przejść, dlatego że, biorąc pod uwagę, że zbliżamy się, jesteśmy w okolicach 100 tysięcy subskrypcji, chcieliśmy podziękować Wam za tą aktywność YouTube'ową. W ogóle, jeśli chodzi o Spotify i wszystkie platformy stream, streamingowe, to serio, mówiąc o nas i o naszych odczuciach, to jesteśmy absolutnie zaskoczeni tym, jak dużo osób nas, jak wiele osób nas słucha. No Na Spotify to nie wiem, czy, czy, czy sobie zdajesz sprawę z tego, jest pierwszy. Pierdyliard odsłuchań. Taka, taka jest liczba. Na, na, na dwie godziny temu sprawdzałem. Mi było napisane i. E, 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 Co było u ciebie? Pier, e, pierdyliard. Pierdyliard był. A tak powiedziałeś? Tak, 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 tak. Potwierdzam. No właśnie, ta sama, ta sama liczba nam się wyświetliła, więc po to, żeby wam trochę podziękować za to, doszliśmy do wniosku, że zrobimy taki mały twistik, którego z perspektywy czasu bardzo żałuję, że. A ja jestem za, za, przeszczęśliwy, jestem. Ach, nie dziwię się, bo pewnie zrobiłeś dobrą robotę. Że zamienimy się. Dzisiaj rolami w naszych cyklach. Zapraszam do mojego cyklu. Cykl, za który mnie znacie i kochacie, to cykl głęboko płytka. Wow, cykl... ale to cudownie brzmi, jak Ty to mówisz. Przepraszam, że nie mówiłem do mikrofonu. Nie, nie, spokojnie. E, cykl, w którym staram się. Mm, Pokazywać wam co tydzień zaskakujące utwory z całego świata, a że posiadam wybitny talent wokalny i potrafię. Nie, zrobić... Ja się skicham, jestem tak ciekawe, co Ach, ty zrobiłeś. Ja się skicham z, z innego powodu. No dobrze, dobrze. Mogłem zarapować. Mogłem, mogłem to zrobić, nie zrobiłem niepotrzebnie, bo chciałem podejść do tematu ambitnie. Dobrze, zobaczymy, co w głęboko płytce. Kurde, jestem tak podekscytowany, jak, jakby była gwiazdka jutro. Ja wciskam i się chowam. Mhm. I just wanna dance and listen some Robado, Robado. Waszne, co się stało. Nie, to było mega ciekawe, że ten twój wokal jest w miksie tak ukryty, że w ogóle to brzmi bardzo profesjonalnie. To jest prawdziwa piosenka? To jest prawdziwa piosenka, ale starałem się, wiesz, ją tak nagrać trochę bardziej prześmiewczo, bo inaczej nie umiałem. Nie, w ogóle tutaj absolutnie ten twój stres i ten, ten dygot jelitowy, który wyczułem, jak wszedłem tylko do pomieszczenia. On jest cały czas, jest coraz większy. To, 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 to w ogóle nie... To, to było bardzo przyjemne. Ja się mm. śmiałem, chichrałem się. To the reggae music. Zarobiste. W ogóle to nie było na poważnie, wiesz? No, to, ja wiem, że to nie, że to nie, nie było, było na poważnie, ale, ale wiesz, ostatecznie było złe i. i nie, nie było złe. I To teraz... by to było. To, to było jak reggae to jest muzyka wolnych ludzi. Tak. A jeszcze właśnie Antony B., bo to jest jego utwór, mówi chill w ogóle. Chill out, to jest w ogóle prześmieszne. No, w sensie no, no właśnie, tutaj jest swoboda, tutaj to jest, to jest muzyka wolnych ludzi. Nie ukrywajmy. Masz rację, masz rację. Pewnie nie od uzależnień, ale wolny. <grym> I tylko z dziennikarskiego obowiązku, po to, żebyśmy mogli przejść do cyklu, który mnie naprawdę dzisiaj interesuje, czyli do księgielni. Powiem, że, że, że Antonego bardzo cenię za to, że niestety jamańskie regę w ostatnim czasie przechodzi takie trochę. Um, no, tsunami, można powiedzieć, diskopolowo. Oh, wow. Tak, trochę, trochę rzeczywiście niektórzy mówią, że to idzie w złą stronę, że, że jest to element czysto komercyjny, bardzo taki płytki, a propos głęboko płytki, a Antony Bi dalej, mimo tego, że zaprezentowałem w bardzo dużym cudzysłowie utwór, który jest luźny i w miarę taki nie, 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 nie może zaangażowany politycznie, to jednak on jest takim artystą, który zawsze pilnuje tego, żeby to coś miało sens i było prawdziwe. Bardzo rekomenduję jego twórczość, absolutnie nie w moim wykonaniu, tylko w oryginale. Utwór to nazywa się Chill Out i jest dobrym wstępem do, do twórczości Antonego B głęboko płytka nęca. Coś pięknego. To wywoła tylko uśmiechy na uszach naszych słuchaczy. Plus ciarki, ale trzymajmy się też tego uśmiechu. Ale wiedz, że mnie to kosztowało dużo stresu, ale się starałem. I bardzo dziękuję Wojtkowi Wojtickiemu, który mi pomógł w tym, żeby to brzmiało trochę mniej źle niż w rzeczywistości się stało Tak, nie, naprawdę to w ogóle... Ale przecież ty nie, nie prosisz mnie, żebym ja cię zatrudnił nad mojego drugiego wokalistę. Nie, nie, bo to właśnie jednocześnie było, było CV, A, wiesz? no to nie ma szans. To... Okej. Okay. Nie ma cienia wstydu, to co ja zrobiłem w księgielni, to jest dużo mniej niż ty robisz w księgielni, mm. nie? Ale też, też jakoś poczułem, że w sumie nie trzeba chyba więcej akurat w tym przypadku. Dobrze. W skromny sposób. Dobrze, zobaczmy w takim razie, bo usłyszmy co jest w księgielni. Już bez dżingla puszczam. Dobrze, puść bez dżingla. Podczas dyskusji o fizyce, członkowie granic nauki używali często skrótu SF. Nie mieli jednak na myśli science fiction, lecz właśnie te dwa słowa: strzelec i farmer. Odnosiły się one do dwóch hipotez na temat fundamentalnej natury praw wszechświata. Hipoteza strzelca: Strzelec wyborowy strzela do tarczy i co 10 cm robi w niej dziury. Załóżmy, że na jej powierzchni żyją inteligentne, dwuwymiarowe istoty. Ich uczeni w wyniku obserwacji wszechświata odkrywają rządzące nim podstawowe prawo. We wszechświecie co 10 cm jest dziura. Wzięli Rezultat chwilowego kaprysu strzelca za niezmienne prawo wszechświata. Natomiast hipoteza farmera ma posmak horroru. Właściciel farmy indyków każdego ranka przychodzi je nakarmić. Uczony indyk, zauważywszy tę powtarzającą się niezmiennie przez rok prawidłowość, dokonuje odkrycia. Każdego ranka o 11 pojawia się pokarm. Rano w święto Dziękczynienia powiadamy o tym odkryciu innej indyki. Ale o 11 nie pojawia się pokarm. Przychodzi farmer i wybija całe stado. Wow, mógłeś czytać audiobooki spokojnie. No co tym? To jest niesamowity wniosek z dzisiejszych um, naszych segmentów. Ja nie mogę śpiewać, ty absolutnie możesz czytać audiobooki. Pięknie. No tutaj to, to też trochę presja czasu. Dlatego też ten podkład jest taki. No ty miałeś cały dźwiękowienie, miałeś taką, taką, jak to się mówi, super ja, ja, ja tutaj po prostu zrobiłem sobie delikatnie. Pięknie pasowało. Podkładzik, ale pasowało absolutnie. Mi to. Absolutnie. Dlatego też nie zadawałem już więcej potem. Zastanawiam się, czy ja znam tą książkę. Nie, nie znasz. Ja o niej mówiłem parę odcinków temu i w komentarzach kilka osób mnie pytało o trylogię, o której wspominam. Przepraszam, mm -hmm. że wam nie odpisywałem, ale wiedziałem po prostu, że kiedy przyjdzie ten dzień zamiany naszych, naszego cyklu, to na pewno o tej trylogii wspomnie, wspomnę. Mm. Bo już pomyślałem o, o tytule całej tej trylogii. Ta trylogia nazywa się Wspomnienie o przeszłości Ziemi. Okej. Okay. Jest napisana przez... Liu <śmiech> <śmiech> Przygotowałeś sobie jingiel z nazwą, znaczy z imieniem i nazwiskiem. Tak. Y wow. Tak w oryginalnym y języku wypowiada się jego imię. A powiedz mi, jakie jest narodowości? Już ci mówię. Pochodzi z Chin. <noise> rozumiem, rozumiem, ok. Napisał y, trylogię, y, której poszczególne części nazywają się Problem Trzech Ciał, Ciemny Las i Koniec Śmierci, z którymi to miałem okazję zapoznać się jakiś czas temu, ale do których w ogóle cały czas marzę, żeby wrócić, mm -hmm. bo jest to tak niesamowita historia. Nigdy nie chcę w sumie za dużo o tym akurat opowiadać, bo wiem, że zdarza mi się delikatnie spoilerować niektóre historie. Mm, więc, więc, tak naprawdę, nie chcę o tym mówić zbyt wiele. To jest fragment, który niewiele spoileruje, aczkolwiek pokazuje opowieść, która zawiera w sobie różne intrygujące, interesujące teorie fizyczne. Mm -hmm. I nie, jest to super fascynujące. Masz wrażenie, że jakby masz świadomość, że czytasz fantastyczną opowieść, a jednocześnie czujesz, jakbyś przebywał w bardzo mądrym świecie. Hmm. Który, który uczy cię czegoś, nie? To, to, to mi się bardzo podobało. Bardzo bardzo polecam na pewno Liu jego trylogia, wspomnienie o przeszłości Ziemi. Bardzo polecam. Fantastyczna księgielnia, naprawdę. Kochani, bardzo dziękujemy. Czekamy na komentarze w sprawie waszych doświadczeń z gazetami, czasopismami i sentymentami z tymi mm, już właśnie sprawami powiązanymi. Dobra, chcesz kończyć, to kończ. A jedzenie już mamy? Chyba tak. Hej i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa na koniec. Subskrybuj ten podcast i oceń go, jeśli masz taką możliwość w swoim serwisie streamingowym, bo tego typu aktywności mają naprawdę ogromne znaczenie. Prawda, Damit? Tak.